wierszyk też. To jest bardzo ważne, żeby nie gardzić dniem małych początków. Myślę, że to jest takie słowo na teraz. My też musimy wiedzieć, które słowo jest na kiedy. To jest słowo na dzisiaj, dla nas do Kościoła. Aby nie gardzić dniami małych początków. Kolejną rzeczą to jest to, że sama modlitwa, ona niewiele da wtedy, kiedy my nie decydujemy. Kiedy nie decydujesz, nie będziesz widział trwałych przełomów w swoim życiu. Jest coś takiego jak wybredność, że się wybrzydza, że się nie chce zacząć od małych rzeczy. Ale chcę ci powiedzieć i zaświadczyć z tego miejsca, że ja zaczęłam od małych rzeczy. Kurczę, często się zastanawiam, czemu ludzie w to nie chcą wejść. Dlaczego ludzie nie chcą wejść w małe rzeczy? Ja od małych rzeczy zaczęłam z Arturem relacje. Wiecie, obydwoje na nowo narodzeni, ale obydwoje mieliśmy kretyńskie dusze. On bardziej. Ale jesteśmy dzisiaj ze sobą, bo mamy Jezusa. Rozumiecie? Mamy Jezusa i jesteśmy dzisiaj ze sobą. Nie gardź dniem małych początków. Współpracuj z małymi początkami, bo jak nie będziemy współpracować z małymi początkami, to będzie tak, jak powiedział w zeszłym tygodniu Artur. Diabeł cię ubierze w nie twoje ciuchy. Rozumiecie? Moja babcia mi kiedyś taki wierszyk powiedziała. To taki a propos wierszyk wybredności. W ogrodzie na gruszce oświadczył się komar muszce. Muszko, ja cię kocham szalenie. Ja się z tobą ożenię. Na to muszka. Co? Ja taka piękna muszka? Mam wyjść za takiego żółto brzuszka? O nie! Ja na to nie pozwolę. I teraz słuchajcie, jaki jest koniec. Starą panną zostać wolną. Wiecie, w ogóle współpracujmy z małymi początkami. One często nie są ładne. Nie są też widoczne. Rozumiecie? Ale kiedy będziemy współpracować z małymi początkami, tak, to będziemy widzieli życie, prawdziwe życie, które się będzie uwalniało. Amen. Amen.